bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam serdecznie wszystkich na podsumowanie, szóstego konkursu Piękne do Czytania. I w tym roku czytaliśmy Bolesława Leśmiana. Witam Państwa w Boskowie, pani Anna Kopławska, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. I pani Renata Bakura, wicedyrektor Szkół Salezjańskich. Również organizator i współorganizator konkursu Pięknego Czytania i pani będzie prowadziła dzisiejsze wszystko. Tegoroczny szósty już powiatowy konkurs Pięknego Czytania poświęcony był twórczości Bolesława Leśmiana, tak jak powiedziała pani dyrektor Popławska. Dlaczego właśnie Leśmian? Ponieważ w 2017 roku obchodzimy dwie okrągłe rocznice. 80. rocznicę śmierci i 140. rocznicę urodzin wybitnego artysty. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 101 uczniów w czterech kategoriach wiekowych. Wśród nich jury wyłoniło laureatów i przyznało wyróżnienia. Dziś wręczymy im dyplomy i nagrody. Za ich ufundowanie pragniemy w tym miejscu podziękować sponsorom, naszym dobrym aniołom, a są nimi Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, Biblioteka Pedagogiczna Filia w Mińsku, Szkoły Salezjańskie oraz Miejski Dom Kultury. Dziękujemy Państwu za wsparcie dla naszego przedsięwzięcia, a jako wyraz wdzięczności prosimy o przyjęcie anielskich kalendarzy na rok 2018. Wręczamy je z nadzieją, że będziecie o nas w tym następnym roku również pamiętać. Dziękujemy bardzo serdecznie i prosimy o wręczenie. Pani naczelnik na pamiątkę, pani dyrektor, panią Małgorzatę Sulecką poproszę. Jakkolwiek nie będzie, to może zręcznie, ale siebie też poproszę, bo reprezentant szkół salezjańskich też występuje. I miło mi, że mogliśmy w tym roku pomóc przy organizacji. Cztery razy Leśmian. To tytuł programu artystycznego, który za chwilę usłyszymy. Młodzi wykonawcy zaprezentują w głównej muzycznej interpretacji czterech wierszy Bolesława Leśmiana. Niewielu było w polskiej literaturze poetów tak dobrze czujących melodię rodzimego języka. Niewielu posługiwało się nim z taką swobodą, a może raczej brawurą, jak zmarły 80 lat temu Leśmian. Bliscy mówili, że na ogół nie był szczęśliwy, ale starał się tego nie okazywać. Żył w świecie przez siebie wymyślonym. Interesowała go wyłącznie literatura, sztuka i filozofia. Nie był w stanie zarobić na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Mógł i chciał tylko pisać. A za to pisanie płacono mu grosze. I nic mu się w życiu, oprócz wierszy, nie udawało. Był kruchy, nieśmiały, maleńki, nieładny, niezaradny, chorowity, pełen kompleksów i wątpliwości na każdy temat, ale miał mądre, kpiące oczy. Był inteligentny, dowcipny, oczytany i pisał. Widział, czuł jak nikt. Usłyszymy dziś wiersze z ostatniego wydanego już pośmiertnie w 1938 roku tomu Dziejba Leśna. Będą to Skończoność, Mrok na schodach, Śmierć wtóra i Lubię szeptać ci słowa. Zapraszam więc do leśmiańskiego, jak wiele razy mówiła pani przewodnicząca, do pięknego leśmiańskiego świata, uczuć i niesamowitej poetyckiej wyobraźni. Przed państwem laureaci konkursu w kategorii szkoły ponadgimnazjalne oraz zespół Kreska. Zapraszam. Dwojgu zmarłym w cmentarza zakątku dawna miłość śni się od początku. I westchnęli. I po małej chwili wspomnieniami ust się połączyli. Usta, usta, próchno w was migota. Któż odgadnie, że to jest pieszczota? Któż pomyśli, że to jest kochanie? Pocałunków trudne wspominanie? Słodka jeszcze jest taka żałoba. Cień cieniowi mgle się podoba.
Ale szczęście nie potrwało długo. Niespodzianie zmarli śmiercią drugą. Boże, Boże, gdzie twoje lazury? Straszno zmarłym umierać raz wtóry. Straszno nie być pod żadnym namiotem. Cicho, ciszej. Nie mówmy nic o tym. Skończoność. Tyle nam wieszczoty, co dla czworga rąk. A ty zmierzchu złoty. Konę w pośród pan. Jedna dal w błękicie, ale różny miecz. Trzebaż było życie z ową dalą skuć. Późny wieczór stroni od zielonych lust. Dłonią zbrakło dłoni, ustą zbrakło ust. Szczęście, co od słońca wzięło czar i kres, dobiega do końca, unikając łez. Oto znękłe ciało, oto gwiezdny kurz. To, co stać się miało, niech się stanie już! Mrok na schodach, pustka w domy, nie pomoże nikt nikomu. Ślady twoje śnieg zapuszył, żal się w śniegu zawieruszył. Trzeba teraz w śnieg uwierzyć i tym śniegiem się ośnieżyć. I ocienić się tym cieniem i pomilczeć tym milczeniem. Lubię szeptać słowa, które nic nie znaczą. Oprócz tego, że się garną do twego uśmiechu. Pewne, że się twym ustom do sna wytłumaczą. I nie wstydzą się z tego lęku i pośpiechu. Bezładny się w tych słowach niecierpliwą wieści. A ja czekam. Ciekawy ich poza mną trwanie. Aż je sama powiążesz i ułożysz zdania. I brzmieniem głosu dodasz znaczenie. Skoro je swoją wargą wyszepczesz ku wiośnie, stają mi się tak jasne, niby rozkwit wrzosu. I rozumiem je nagle, gdy ginie radość. W śpiewnych fal twojego, co mnie kocha głosu. Thank you.
uczestniczyć w tym pięknym konkursie. Naprawdę jestem dumna i zaszczycona, że mogłam tu być, że mogłam was wszystkich wysłuchać. Mam trochę bzika na tym punkcie, więc to dla mnie bardzo odpowiednie miejsce. Przeżywam za każdym razem piękną poezję. Bardzo i wzruszam się i płaczę. Także jak miłoska poleci, to wybaczcie. Chciałam wam wszystkim i tym, którzy nie zostali wyróżnieni również, ale wam, którzy tak pięknie szyliście leśmiańszczyzną przez te dwa dni, chciałam wam podziękować za to, że wzięliście udział w tym cudownym konkursie. A dlaczego mówię szyliście? Bo leśmian szył słowem. W szyciu nic nie ma oprócz szycia. Więc szyjmy, póki starczy siły. W życiu nic nie ma oprócz życia, więc żyjmy, aż pokres mogiły. Bardzo dziękuję jeszcze raz za te wszystkie cudowne chwile, które z wami tu spędziłam i bardzo proszę panią dyrektor, żeby odczytała nasz protokół i wręczyła nagrodę. Zaczniemy od najmłodszych uczestników szkoły podstawowej, która powiększyła się o 7 klasę. Prosimy, żeby wyróżnieni zdobywcy najwyższych miejsc nie uciekali, tylko tutaj zostali, a obręczenie dyplomów i nagród w kategorii zarówno 1-3, jak i 4-7 poproszę panią dyrektor Marzenę Kowalczyk oraz panią Grażynę Zajder-Pazik z poradni psychologiczno-pedagogicznej miejskiej. Bardzo proszę, zaczniemy od wyróżnień. Wyróżnienie dla Piotra Nowaka, czyli dla trzeciej B, ten poczekaj, Piotrusiu, jeszcze tutaj gdzieś mam za dużo. Zapraszam cię tu na środek, proszę. Trzecie miejsce, Wojciech Pinkowski, czyli klasy trzeciej B, w Mroze. Pierwsze miejsce Karolina Bucha, uczennica klasy trzeciej A w szkole podstawowej. Thank you.
uczennicy klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Dobrem. Przepraszam, dla ucznia klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Dobrem. Antoniego Rosa. I pierwsze miejsce dla uczennicy klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Sielnicy Aleksandry Gryzik. Komplet nagrodzonych uczniów. Przygody z bada żeglarza. Mówiąc to, otworzył kufer i ukosem spojrzał na jego wypraną, wyprasowaną i wykrochmaloną zawartość. Spojrzał i zbladł. Zbladł i spojrzał znowu. Tym razem nie ukosem, no wręcz wytrzeszczonymi oczyma. Pergaminowa rękopisuje wybrane docna ze wszystkich liter. Nadzwyczaj starannie wyprasowane i elegancko odświętnie, niemal po balowemu, sztywny od krochmalu leżały w kufrze jeden na drugi. Spiętrzony w sposób, jak zwykle piętrzy się wybrana, wyprasowana i wykrochmalona bielizna. Co? Przed nami kategoria klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych i obręczenie dyplomów oraz nagród. Poprosimy panią Zorowę oraz panią Małgorzatę Szuszewską. Za rok zapewne to taka dygresja na marginesie trochę przemodeluje, bo zostanie tylko jedna trzecia klasa gimnazjum, którą, jak sądzę, podłączymy pod szkoły ponadgimnazjalne, będzie prościej, a szkoły podstawowe na to jeszcze będą przemodelowywać. Czyli gimnazja. Trzecie miejsce w powiatowym konkursie pięknego czytania poezji i prozy Bolesława Leśmiana otrzymuje Alicja Chmielarczyk. A Gimnazjum Zespołu Szkół w Sienicy Adrian Broda. Pierwsze miejsce otrzymuje Katarzyna Bieńkowska, uczennica klasy drugiej F gimnazjalnej ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Pawła II. Gratulacje. I powodzenia w kolejnych konkursach. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Proszę bardzo. W szkole ponad gimnazjalnej. Wyróżnienie. Kacper Jakub Knopek, uczeń medycznej szkoły policjalnej w Mińsku Mazowieckim. Wyróżnienie. Angelika Wichrowska, uczennica zespołu szkół ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Trzecie miejsce Karol Rogada, uczeń Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Czartoryskiego. Trzecie miejsce Bartosz Świętochowski, uczeń Zespołu Szkół Agrofizycznych.
Wąska, uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku. Przy okazji stracę już nie sekret. Sara oprócz tego, że szyje cudzym słowem pięknie, to szyje również własnym, właśnie zadebiutowała własną książką. Ale szczególnie... Drugie miejsce, Gabriel Krynicz, uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Martyna Kowalczyk, uczennica Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej w Mińsku Mazowieckim. Gratulacje, Martynka. Nie wiedziałam, że mam taki talent nad głową. Proszę bardzo. Dziękuję. Grona, Martynka. Muszę tylko dodać, że w kategorii szkół ponadgimnazjalnych to żyli. Po prostu już nie mogło dojść w ogóle do porozumienia i wyróżnienia. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.